prawie kontynuujemy. W takim razie jazdę. Że już prawie się rozpędziliśmy. Ograniczenie do 50 będzie. To się mi migło tutaj przed oczami, ale nie wiem ile w tym jest prawdy. Rzeczywiście jest. Dobrze. I się rozpędzamy ponownie.
Rozpędzamy się, rozpędzamy. Dobrze, powtarzający nam to mówią, że jest sygnał. S2, więc jedziemy. O, jest S2. Na semaforku. Tu jest ta informacja o zjednaniu prędkości i ograniczeniu odwrotnicze. Fajnie by było, że coś na tym głowie byś znaku. Nie, jakieś ciemne coś. Ten tu w ogóle powtarzający nie działa, jakiś inny sygnał pokazywał. Chociaż to jest S2, to tam było pokazane, że pokazuje S1. Też ciekawe. Kolejne ograniczenie do nie wiadomo ilu. Drodzy Państwo, myślę, że jak tak to będzie wyglądać, to może być do tej części herba. Nowy. O, witam serdecznie Pana Warszawski Transportowiec. W końcu księdze i znaczy nadziej na tę transmisję. Co tam słychać o Pana ciekawego? Jak ten dzionek? No, bardzo fajnie dzisiaj. Bardzo fajnie dzisiaj, cieplutko. Można było na spacerek iść.
My tak sobie jedziemy przez pustkowie. Nie wiadomo gdzie. A jej gwiazdy widać. Płaską ziemię. Kawałek torów w prawo, które potem skręcają w lewo. O, fajna piosenka nawet leci w radyjku. Co jest na tych ograniczeniach prędkości, naprawdę, drodzy Państwo, więc na niebiano. Jakieś różowe, dziwne znaki, wskaźniki. Myślę, że chodzi o ograniczenia prędkości, bo są dziwne wyjazdy za ograniczenia. I to jest chyba kolejny zepsuty semafor, powtarzający. Bo mi się tylko wydaje. Mnie nie wydawało mi się, semafor powtarzający pokazuje inną stronę niż powinien. Też tak można. Limit 40, a skanani to 40 odczytanie jakby S2. To jest 90, nie wiem, też skan to się wziął. Nigdzie nie było prędkości szlakowej 90 podane. Grzejemy do przodu cały czas. Czołek. O, ty. Coś się zepsuło. Nie mogłem się przełączyć między programami, a maszyna się zanalizowała. Dziwne.
przepisy. Następna stacja przejazdowa. Trzy osoby mi podobuje, że są na transmisji. Ale nikt się nie odzywa, nikt się nie odzywa. Czuwak. Czuwak się zawsze odzywa, drodzy Państwo. A dziś rozkładzie gwiazdy mamy. O, nawet nasz. Ciekawe. Fajnie, że jest coś takiego. Gdzie był jakiś taki film, gdzie było coś o pociągu, co miało 1101 czy 1100 wagonów, coś takiego. Jestem ciekawy, czy w maszynie dając za lokomotywę 1000 wagonów, czy to czegoś wyciągnął, jakiś, nie wiem, TP-08. Czy to w ogóle wyruszyło jakoś. Mówię tu oczywiście o tym, żeby to miało jechać z jakąś prędkością, po prostu ruszyć z miejsca. Tu pod górę już się męczy. Przez 115 km na godzinę. A ciągniemy, przypomnę, tylko 11 wagonów. 11 czy 12? Jeszcze może ja się teraz upewnić. Nie, 12, przepraszam. 12 wagonów. I tam serdecznie, panie Fasmofobia. PL. Jaka lokomotywa EP08?
że uda mi się zaprezentować. EP07. A, znowuż pod innym nickiem. Kurczę, niemożliwe. I na to już pan ników pozmienił, panie Edwardzie, to już się aż głowie nie mieści. Oczywiście raz. No dobrze, chyba że tak. Mi się wydawało, że już ileś razy tak było. Na chwilę miał mi dziwnym cudem mikrofon na przesterowiu. Nie potrafię tego wyjaśnić. Jak to się stało? A, już pan kończy? No dobrze, to zobaczymy. W takim razie szybko to było, ale miło. Witam serdecznie, panie Mietku Mazur. A transmisję na żywo. A my sobie, drodzy państwo, jedziemy dalej. Ułożone zapory wchodzące w skrajnie. Ojej, piękno. Oni chociaż odrobinę dopracować tą scenerię. Chociaż żeby się o przyjazd nie walić, jak się jedzie. No i zaraz widzę, dojedziemy do Herbów. Naszej końcowej stacji. To znaczy, ten pociąg oczywiście jedzie dalej, ale scenerię się kończy z tego, co mi wiadomo o Herbach. A potem dalej ten pociąg do Zakopanego jedzie. Także ze Szczecina do Zakopanego my prowadzimy tylko do na pewnym odcinku trasy. Fajny fragment toru, nie? Ajajajaj. I to jest w oficjalnej poczcie maszyny, drodzy państwo. Żeby nie było. I przysłali maila właśnie z YouTube'a, że trwają transmisję na żywo.
No wcale o tym nie wiem. Ale to jest podjazd i jakoś tak zwolniłem strasznie. Powinienem przyspieszyć. Już po wygórce. Wiesz, te nowsze pociągi są lepsze. Lokomotywy, bo mają tempomat. Się nie trzeba martwić o to. To jest podwórki, dwórki, one sobie stosowują moc. Witam serdecznie, panie Kacpero. Co to za scenariusz? Już plano mówię. Linia 61 TLK 83500. Znowu 60 ograniczenia prędkości, tylko już nie wiem do ilu. Bo te tablice mnie wykańczają. Ojejku,
Jeśli, drodzy Państwo, szkrenka są opisane, nie ma sensu. Ograniczenie prędkości na 40 km na godzinę ma być według semafora, jak to jest przekonane. Trzeba będzie hamować. Jest w porządku. Dobra, wjeżdżamy do tych herbów nowych. Kafeinę teraz walioną zostanie po prostu. Takim sposobem, drodzy Państwo, dojechaliśmy do herbów nowych, to się bardzo dużo wagonów nie mieściło. No dobrze, jednak to jest, jak wybraliśmy sobie taki składnik. Więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najnowszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.